Państwo, drodzy goście, pozwólcie Państwo, że w Państwa imieniu i własnym serdecznie powitamy najpierw wszystkich naszych szanownych jubilatów. Witamy serdecznie Państwa Krystynę i Kazimierza Bolc. Witamy serdecznie Państwa Mariannę i Edmunda Gniazdowskich. Serdecznie witamy Panią Alinę Irenę Kamińską, która przybyła do nas z synem Jackiem, ponieważ małżonek, Pan Zenon Kamiński, ze względu na stan zdrowia nie mógł nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. Także witamy Państwa. Witamy serdecznie Państwa Zofię i Stanisława Jana Migacz. Drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że Państwo Migacz w ubiegłym roku już obchodzili diamentowe gody, 55 lat pożycia, a w tym roku 56 lat pożycia małżeńskiego. Serdecznie witamy Państwa Teresę i Stanisława Szczepanek. I serdecznie witamy Państwa Apolonię, Elżbietę i Leopolda Syrzysko. Szanowni jubilaci, drodzy goście, pozwólcie Państwo, że we własnym imieniu i Państwa również imieniu przywitam Pana Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Jerzego Grabowskiego. I serdecznie witam moje koleżanki, Panią Beatę Zadrożną i Panią Annę Zbyt. Bardzo uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie kierownik, Szanowni Państwo jubilaci, Panie i Panowie zebrani na tej sali, w tej jakże ważnej chwili dla Państwa, ale i dla nas również. Dla mnie z tego powodu, że wiem, że tu też ślub mój się odbył i zbliżam się do pewnej daty. Z tego miejsca chciałbym serdecznie Państwu pogratulować. Pogratulować tego, chciałbym powiedzieć, męstwa, tego, że tyle lat jesteście razem, tyle lat czynicie dobro dla innych. Z tego miejsca chciałbym Państwu pogratulować w imieniu prezydenta miasta Janusza Kotowskiego, w imieniu całej Rady Miasta, za to, że jesteście wśród nas. Jesteście przykładem, z których inni mogą czerpać. Gratulując tego, że jesteście Państwo tyle lat razem, tyle lat ciężko pracowaliście i ciężko szliście do tego, żeby Wasze dzieci, wnuki mogły być z Wami, tego Wam serdecznie, z całego serca jeszcze raz gratuluję i życzę następnych 50 lat. Poproszę teraz Pana Przewodniczącego o udekorowanie naszych kochanych jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.